Hej, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jest to kanał vlogowy, który dzisiaj wyjątkowo wziął się za komentarze, ponieważ warto, ponieważ jest gorący temat, o którym chciałabym się wypowiedzieć i mogę się wypowiedzieć, ponieważ to nie jest coś złego, że ktoś wyraży własne zdanie. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Komentarze nie jest niczym złym, czyli porozmawiamy o Biszy i jej nowym filmie. Jak ja sobie radzę z hejtem? Dlaczego w ogóle taką fajną osobę jak ja jakieś osoby nie lubią? Zacznę od tego, w ogóle dlaczego hejt się pojawia? Jeżeli komuś w ogóle dobrze idzie w czymkolwiek, to naturalną reakcją ludzi na to jest zazdrość. Generalnie tak, hejt zdarza się z zazdrości, oczywiście, są czasem tacy zawistni ludzie. Jeśli ktoś naprawdę pokazuje harmonię z koniem i tak dalej, to ja nie widziałam na takich zawodników ani jednego złego słowa. Każdy podziwia, pyta, nawet pyta, czy są jakieś szkolenia z tym zawodnikiem. Nie wiem, czego mamy ci zazdrościć. Mamy ci zazdrościć tego, że twój koń biegał zgięty w potylicy, po prostu jakby był złamany? Czy mamy ci zazdrościć przejechanej klasy chyba LL z dwoma wyłamaniami? Z tego co kojarzę, to było 90 cm, jeśli dobrze mówię. Jak i również tutaj chęć po prostu przymusowego szukania błędów. Mówisz o doszukiwaniu się szczegółów, ale to nie były szczegóły. To jest naprawdę rażący błąd. To nie jest koń, który jest lekko poza pionem. To jest koń, któremu złamała się szyja w potylicy. I każdemu się zdarzy, ponieważ ja też miałam naprawdę dziwne filmy z moim koniem, a dokładniej ułamki podczas takich filmów, jakby to zeskrinować, to można by mnie naprawdę wysłać do fundacji. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że czemu tak naprawdę ten koń szedł dalej i miał coraz to kolejne ćwiczenia, czemu on szedł dalej, gdy nie potrafił ogarnąć tego, że ma głowę i cztery nogi. Czemu koń, który nie potrafił się dobrze ustawić, szedł na kolejne to skoki, kolejne to nowe ćwiczenia, kolejne nowe elementy ujeżdżeniowe, kiedy on nie potrafił załapać tego, jak w zwykłym kłusie się ustawić. Ponieważ to mogę powiedzieć, że się naprawdę też również działo. Nie mówię, że ich nie popełniałam. Zdaję sobie jak najbardziej z tego sprawę i mam prawo dostać czas, żeby je poprawić. Cieszy mnie bardzo, że się przyznałaś, że to jest twój problem treningowy, ale czemu tego nie powiedziałaś wcześniej? Czemu nie zwróciłaś uwagi na tym filmie, że twój koń chodzi dużo w takim ustawieniu? I zostało to powiedziane dopiero chyba po roku od tej całej afery. Czemu na twoich filmach nie było powiedziane, że to, co robisz, jest nieprawidłowe i że to, co robi twój koń, jest wynikiem też twojej jakby ruchu? To nie jest tak, że twój koń tylko i wyłącznie z siebie nosi tak tą głowę. Był film, w którym nie miał wędzidła i chodził dużo lepiej niż na wędzidle film wcześniej. Tak, oglądałam twoje filmy, żeby nie było, że obejrzałam jeden film gazeli i się wypowiadam. Cieszę się, że potrafisz się przyznać do błędu, ale czemu tego nie powiedziałaś wcześniej swoim widzom, skoro mogłabyś wrzucić taki mały, taki aspekt edukacyjny w swoje tamtejsze vlogi, jak jeździsz na niej? Ona niestety nie potrafi za dużo nosić swojej głowy w takiej pozycji, jakiej naprawdę trzeba, czyli że nieco wyżej, żeby ona jej właśnie tak nie chowała. I ja się po prostu tutaj przyznaję, że ja zawsze miałam z tym problem. Tłumaczyłam to wielu osobom, że nie jest to takie łatwe do przetrenowania. Jakbyś wspominała o tym, że tak naprawdę jesteś amatorem, jakbyś podkreślała to, że ty nie wiesz wielu rzeczy i podkreślała na przykład, czemu może się tak dziać, koń ma problem, że to nie jest tak, że ty ją specjalnie do tego ustawienia przykładasz i tak dalej. Nie miałabyś całej tej dramy, gdyby nie to, że w wielu twoich vlogach narracja była tak przeprowadzona, jakbyś ty doskonale wiedziała, co robisz. Jakby koń chodził dobrze i jakby to po prostu ludzie wymyślili sobie problem znikąd. Więc taka klatka gdzieś się mogła tak naprawdę zdarzyć i nie było w tym tak naprawdę nic złego. Punta jest młodym koniem, który ma prawo popełniać błędy, tak samo jak Galiano. Czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, kiedy kończy się młody koń? Czy moje konie są dziećmi? Bo naprawdę, 8-letni koń jest nazywany młodym, z tego co patrzyłam ostatnio. Punta ma 8 lat, a Galiano chyba 7. Jeśli nie pomyliłam miesięcy, a wydaje mi się, że dobrze mówię w tym momencie, wydaje mi się, że te konie są dorosłe i one są w pełni w dobrej formie, więc czemu ciągle jest powtarzane, że ten koń jest młody? To jest młody koń. A ten koń ma 4 lata i został niedawno zajeżdżony. I powiem wam, nie mam takich sytuacji, że idę z nimi dalej, jakby ciągnę ich na kontakt i tak dalej. Jeśli one tego kontaktu jeszcze nie chcą, mówię tutaj o młodszej puncie faktycznie, która wtedy nie potrzebowała tyle zaciągania na pysku. Czemu ciągle
usprawiedliwieniem na błędy jeźdźca jest to, że koń jest młody i że to on się jakoś dziwnie ustawia i że jeździec się stara, ale z młodym koniem to nie jest tak łatwo i wy nie wiecie, jak to jest na młodych koniach. Wiem, jak to jest na młodych koniach, a skoro 8 lat to jest młody koń, to wszystkie moje konie były młode, ponieważ mój pierwszy koń miał 9 lat, jak go kupowałam, mój drugi miał 8, trzeci miał 4, czwarty też miał 4 i to są młode konie. Naprawdę, jeśli koń ma ponad 6 lat, a wy ciągle powtarzacie jako swoją mantrę, to jest młody koń, to nie, jest coś nie tak. To, że od paru lat twój koń zachowuje się jak młody koń i ciągle nie widzisz tego, że on już jest dojrzały, to warto się zagłębić, czemu ciągle zachowuje się jak koń młody, czemu nie umie w kontakt, w samoniesienie, równowagę. Nie wiem do końca, o co chodzi ludziom, którzy mówią, że mają młode konie w wieku 8 lat, ale wasze konie mają po prostu jakiś problem i nie są młode. One już nie są młodymi końmi. Stało. Tylko zostaje to sztucznie przypisane do mnie, że jestem już zła i niedobra, bez względu na to, co potem zrobię, ile wartościowych materiałów wstawię, czy ten błąd poprawiłam, czy nie. Ja już jestem do dupy, bo zrobiłam jeden błąd. I mówisz, że nikt nie zważa na to, że poprawiłaś swoje błędy? Naprawdę, gazela mogła tobie nagrać, mogła nagrać o starej aferze. Ale nie nagrała, ponieważ uznała, że to nie ma sensu i że ty aktualnie starasz się nie popełnić żadnej gafy i że to, co robisz, jest okej. I ona powiedziała o tym na filmie, ponieważ uwaga, to jej widzowie podsyłają twoje błędy masowo, jej widzowie, a ona zadecydowała, czy chce o tym nagrać, czy nie. W tym raz nagrała film, w którym mówi, by przestali jej podsyłać, ponieważ Wisza nie robi nic złego. A nie tylko z perspektywy osób, które tak naprawdę specjalnie chcą się do mnie przyczepić, specjalnie postawić mnie w niekorzystnym świetle. To już mówiąc o takich osobach, porozmawiamy sobie trochę o gazeli, czyli że o Julce. Też jestem Julka, więc miło mi poznać. Rozmawiamy sobie też, moim zdaniem, w sumie moje imię zostało wywołane, więc sama się wywołam do tablicy. To, co robi Julka, jest jak najbardziej prawidłowe. Mówi o nieprawidłowościach, które występują w naszym niedzielskim środowisku. Ona nie podkręca toksyczności w naszym dzieciństwie. Ona często mówi właśnie o toksycznych zachowaniach i jak nim zaradzić tak naprawdę, ponieważ na przykład była ostatnio akcja z Harlow i Popcorn, gdzie gazela powiedziała, żebyśmy przestali, żeby przestać robić edity, że to nie pomoże. Ej, przedstaw się! Przedstaw się! Widzisz mnie? Co? Widzisz mnie? Bardzo przykro, takie coś, co ona odwala, istnieje na polskim YouTubie, ponieważ to jest celowe podkręcanie ludzi do roztrząsywania jakichś różnych błędów jeździeckich, jakiej wagi by one nie były. Nie podkręca tego. Ona mówi o tym, tak jak mówi o tym Gimper, Rewo czy Konopski. Oczywiście żartuję. Nie podkręca emocji. Często mówi o dwóch obozach. Na przykład pokazuje zdanie kogoś, kto jest za tym i zdanie kogoś, kto jest przeciw temu. I potem mówi swoje zdanie na koniec, ponieważ jest to jej kanał i tak jak ty powiedziałaś, możesz wyrazić swoją opinię, tak ona może wyrazić swoją opinię. A zanim to zrobi, przedstawia temat bardzo rzetelnie, bardzo obiektywnie. Subiektywna opinia jest na koniec i na sam koniec bardzo często mówi, że zaprasza do dyskusji i nie jest tak, że komentarze przeciwne jej zdaniu są usuwane, tylko można sobie kulturalnie porozmawiać w sekcji komentarzy. Uwaga, że ja, jak i inne dziewczyny tutaj, po prostu prowadzące kontent jeździecki, to są młode osoby, które się uczą, które mają prawo popełniać błędy. Jeśli coś się dzieje, to nie powinien obchodzić wiek, chyba że mówimy o naprawdę małym dziecku, jakim jest Harlow, która jeszcze nie do końca wie, o czym mówi. I właściwie ona nawet nie prowadzi tego kanału, a prowadzą rodzice. I oni są odpowiedzialni za swoje dziecko. Ale jeśli mówimy o tym, że młode osoby uczą się i nie są w stanie przyjąć krytyki, to jest coś nie tak i powinnaś chyba się zastanowić, czy właściwie nadajesz się do publikowania treści w internecie, czy nie jesteś na to widocznie za młoda, skoro przejmujesz się tym, że uczysz się i że nie powinni ci ludzie zwracać uwagi, skoro się uczysz. I jest różnica między tym, że się uczysz malować, a tym, że uczysz się obcować ze zwierzętami i można czasem zahaczyć tutaj o bycie po prostu nieetycznym, można nie zachowywać się okej w stosunku do zwierząt. Jeździectwo to jest zdecydowanie sport, w którym trzeba non-stop zwracać uwagę na to, co się dzieje z zwierzęciem. Jeździec jest w tym wypadku drugorzędny, ponieważ jeździectwo moim zdaniem jest miłością do konia, a jeśli chodzi o jeźdźców, to powinni się wspierać, kibicować sobie,
Ale jeśli ktoś robi naprawdę głupotę, nie powinni milczeć. Ja powiem szczerze, że nie usłyszałam żadnego dobrego słowa, tak konkretnie też tutaj o dziewczynach, takiego konkretnego, żeby wiecie, był jakiś w ogóle film z jakimś bardziej pozytywnym tematem. Mam wrażenie, że jest tu trochę udawane, że nigdy nie widziała komentarzy poza jej dzieckiego, bo na pewno coś widziałaś, na pewno widziałaś, słyszałaś o jakichś większych dramach, tak czy siak. Jeśli kanały komentarzy miałyby ciągle mówić o czymś pozytywnym, to tak nie utrzymałyby się. Ze względu na to, że mało ludzi to obchodzi, ale też jak wyobrażasz sobie takie filmy newsowe gazeli, jak sobie wyobrażasz w wersji takiej, że mówi w każdym filmie, że o, ta ostatnia ładnie jeździła, a ta to tamto. Że gazela często wspominała o fajnych treściach na swoim kanale, miała nawet coś takiego jak ulubieńcy miesiąca, to było na Instagramie chyba, gdzie wspominała właśnie o ulubionych kontach na Instagramie i promowała ciekawe i wartościowe rzeczy. Więc zdecydowanie nie jest zła do szpiku kości i nie chcę tylko nas wszystkich udupić, bo ona jest najlepsza. Nie rozumiem, czemu od razu osoba ma być zupełnie zła na podstawie jakiejś jednej czy dwóch małych sytuacji. Mówimy o jednej czy dwóch małych sytuacji. Nie, mówimy o tym, że gazela podejrzewała to, że dla ciebie tutaj tych błędów nie ma i jakbyś nie widziała ich, nie widziała braku w swoich pomocach. Szczególnie przy najeździe na tamte przeszkody, które wyłamałaś. Znaczy, wyłamał koń, ale wyłamałaś jest to dosyć dobrym określeniem. Ponieważ zostało powiedziane, że ty nie wiesz, czemu tak się stało, że coś mu się ubzdurało i że ty nie wiesz. Więc jak to przedstawiasz widzom? Czy widzowie mają teraz myśleć, że ich koń jest zły, ich koń wyłamuje, ich koń jest do wywalenia i w ogóle to jego wina, że nie czynią postępów? Czy powinni się zastanowić, czy to im nie brakuje zewnętrznej wody, zewnętrznej łydki? Czy to nie im brakuje pewności siebie? Czy to nie im brakuje nabudowania mięśni? Czy to tylko i wyłącznie wina konia, ponieważ to ten głupi koń zrzucił, wyłamał i tak dalej? Bo taka była twoja narracja i nie cofniesz tych słów. Chyba, że znowu postanowisz wyciąć filmik i udawać, że sytuacji nie było. Jest to według mnie po prostu chamskie zachowanie. Powiem szczerze, że osoba, która by się wydawała jednak na rozsądną, po prostu zupełnie taka nie jest i nakręca toksyczną atmosferę tutaj w jeździectwie. I Wisza miała podsyłany twój film w kontekście szarpania konia za wodze, wyrywania mu głowy i tak dalej. A gazela powiedziała, że nie wypowie się na ten temat, ponieważ tak naprawdę to jej nie interesuje, nie uważa, żebyś właśnie jeździła beznadziejnie. Jej przeszkadzało to, z jakim mindsetem podeszłaś do tego konia i do tych zawodów. Podeszłaś do tego, tak jakby to wina tego konia była, że coś się stało, a nie to, jak ty jeździłaś. O czym ja też nie zamierzam się jakoś super opowiadać, ponieważ trenerem nie jestem, trenuję co najwyżej swojego chłopaka. Jeżeli nie ma się nic do zaoferowania, jeżeli chodzi o content i zaczyna się robić taki syf, to powiem wam szczerze, że no po prostu żal w ogóle mi na to patrzeć. Przepraszam, to będzie trochę bardziej hejterskie, ale powiedzmy, że na granicy z konstruktywną krytyką. Mi się strasznie nie podobają twoje filmy. Po prostu. Nie lubię ich oglądać. Moim zdaniem twój content jest przememłany jak taki kłaczek, który mój kot wypluwa, jak za dużo się wyczyści. Przetrawione i moim zdaniem każdy twój film jest już taki sam. Gazela wyszła z czymś świeżym. I czy ty naprawdę, mając ten sam content, co 10 innych osób, mówisz, że jeśli ona nie ma nic do powiedzenia ciekawego, to może tego nie robić i że jeśli jej content ma polegać na tym, to ma tego nie robić? To tak jakbyśmy powiedzieli, że takich filmów jak twoje jest dużo. Po co nagrywasz kolejny film, jak jeździsz na koniu? Po co znowu przez 5 minut oglądamy, jak czyścisz konia, skoro tego jest dużo na jeździeckim YouTubie? Jeśli nie masz nic świeżego do wniesienia, to możesz po prostu odejść. Tak to brzmi. Ona naprawdę weszła z czymś ciekawym, ma masę świeżych pomysłów i widać to po jej zasięgach. A jak widzimy, po twoich zasięgach powoli spadają. Spadało i jesteśmy teraz przy 1000 wyświetleń, ale do tego wrócę za jakiś czas, ponieważ bardzo ciekawa sprawa. Ja zapoznałam się oczywiście z częścią materiałów gazeli i powiem szczerze, że nie ze wszystkimi, bo ja po prostu nie mogłam tego oglądać. Ciekawe, czy obejrzałaś dwa filmy? Jeden? Te o tobie, tam gdzie była twoja ksywka, czyli 3. Czy obejrzałaś jakby cały jeden? Czy przeklikiwałaś to? Czy może czytałaś komentarze, gdzie panują normalne dyskusje? Nikt nie usuwa niczyich komentarzy? Tak jak masz w zwyczaju. Najłatwiej jest oczywiście krytykować innych, nie pokazując już aktualnie swojego kontentu, takiego ze stajni, swoich jazd i tym podobnych. Ta narracja zabrzmiała jak totalnie skierowana do gazeli, ponieważ dosłownie powiedziałaś o tym, że nie pokazując już aktualnych swoich jazd,
i to znaczy, że prawdopodobnie było to do gazeli, a nie dokumentujących twoje filmy. Więc czemu kłamiesz? Mówisz, że tak nie jest. Mogło to wynikać z swojej niewiedzy. Mogłaś nie wiedzieć, że gazela dalej mówi o swoim koniu na Instagramie. A to znaczy, że bardzo niedokładnie też oglądałaś jej filmy, ponieważ w każdym jej filmie prawie na końcu jest, że jeśli ktoś chce zobaczyć jej jazdę, to jak najbardziej zaprasza na Instagrama, gdzie prawie codziennie możemy zobaczyć konia Quantico, z którym pracuję na co dzień. I zresztą o tym bardzo dobrze wiesz, ponieważ użyłaś zdjęcia z jej Instagrama do swojej miniaturki, która swoją drogą jest takim clickbaitem, że chce mi się płakać. Ja też mogłabym, wiecie, mieć w ogóle anonimowe konta i chodzić wszystkich hejtować, bo tak jest przecież najwygodniej. Ja wszystkie osoby, które po prostu hejtują, zapraszam do tego, żeby same wstawiły film z jazdy. A jakby ktoś chciał mi zarzucić, że ja nie publikuję tego jak jeżdżę, to zapraszam do swoich filmów, ale nie jest to w ramach reklamy, a w ramach nawet przejrzenia tytułów, czyli tego, że jestem zawodnikiem, zdałam licencję trzeciego stopnia, nie jeżdżę sobie do lasu na kucyku, tylko faktycznie staram się coś osiągnąć w tym sporcie, pracuję z młodymi końmi. I tak naprawdę z miesiąca na miesiąc robię naprawdę wielkie postępy, z których jestem dumna. I była to taka trochę autopromocja, ale żeby nikt nie wpadł na to, żeby powiedzieć, że a, bo za ekraniku to ty sobie możesz pogadać. Nie ma idealnych filmów na moim kanale, w większości moich filmów też mówię o swoich błędach. Mogę też wstawić tutaj parę filmów jak jeżdżę, żeby nie było tylko mojej twarzy, bo kogo to interesuje. Ja myślę, że dopóki ktoś nie spotka się z tym z drugiej strony, to tak naprawdę nie rozumie, jakie to jest okropne, jakie demotywujące. To jest obrzydliwe, jakie to jest toksyczne. Jestem naprawdę śmieszną jednostką, ale jak ktoś mi powie, że nie dam rady, że robię coś źle, to zrobię wszystko, by pokazać mu, że się myli. I to jak mi ktoś mówi, że jestem głupia i nieodpowiedzialna, bo na przykład jeżdżę na kordeo, to mi daje takiego powera, że sobie nawet nie wyobrażacie, jak bardzo teraz jestem zawzięta, by osiągnąć swój cel, który założyłam i by po prostu pokazać tej osobie, że się myli i że ja wcale nie jestem do niczego. I polecam też sobie to trochę przedstawić w głowie, szczególnie Wiszy, jeśli myślisz, że ktoś ci robi to na złość, to no, nawet sobie tak myśl. Nawet myśl sobie, że ja też nagrywam to na złość, jeśli ma ci to pomóc. Pomyśl sobie, jak mi będzie głupio, jak zobaczę, że ty sobie radzisz i że robisz postępy, że potrafisz naprawić problemy swojego konia, że potrafisz zmienić swój mindset. Jeśli dla ciebie demotywującym jest to, że ja mówię o tobie źle, to udowodnij mi, że jestem głupia, że ja mówię coś głupiego i że ty tak naprawdę wiesz, co robisz i że idziesz do przodu i że się starasz. Jakby ochrzaniłam siebie właśnie w tym momencie, ale jeśli ma ci to pomóc, to myśl o tym w tym sensie i polecam gorąco każdemu. I jeszcze w sumie wam nie powiedziałam do końca, jak ja sobie radzę z tym hejtem. Bo, kiedy się czyta falę takich komentarzy, to humor zdecydowanie potrafi się popsuć. Ja oczywiście biorę do tego dystans. Naprawdę niestety zazdrość jest popularną cechą. Po prostu powinniście jeszcze raz przemyśleć swoje stanowisko, może zapoznać się z innymi materiałami niż tylko Julki, ponieważ ona na nich zarabia. Są to materiały celowo robione w taki sposób, żeby nakręcać dramę, ponieważ to wytwarza więcej wyświetleń, czyli że po prostu więcej pieniędzy. Jak w ogóle masz czelność mówić komuś, że robi coś, żeby zarobić, robiąc taki film? Przejrzyjmy twój kanał ostatnio. Zasięgi spadały, prawda? Trochę bolało, prawda? Smutno ci się zrobiło, tak jak ci się robiło smutno, gdy ktoś powiedział, że robisz krzywdę swojemu koniu, ponieważ zareagował na to, że koń okazuje oznaki bólu. To nie będzie ci smutno, jak powiem ci, że to bardzo widać, że robisz to wszystko dla zasięgów. I czemu mówisz, że Julka robi coś dla zasięgów, bo na przykład zrobi miniaturkę, na której widać kogoś popularnego, gdy ty dosłownie sędziłaś film, gdzie ona jeździ, przekreśliłaś tak naprawdę jej twarz z podpisem hejterzy, podpisałaś to jako co to w ogóle jest, a jednocześnie w filmie zdążyłaś jeszcze powiedzieć, że ty nie hejtujesz, bo ty nie jesteś taka, masz godność, nie to co reszta tych głupich ludzi. Jak masz szczelność mówić o zarabianiu, kiedy dosłownie pierwsze co mi się wyświetla, gdy wyszukuję twoje filmy, to tu macie moją współpracę, tutaj piszcie po współpracę. Gdy robisz współpracę, które w ogóle nie są związane z końmi, jakbyś chwytałaś jakichkolwiek pieniędzy i współprac, by po prostu sobie trochę oszczędzić, trochę dorobić. Być może no, faktycznie te produkty do skóry się sprawdzają, ale jakby ktoś mi zaproponował reklamę odżywki do włosów, to bym odrzuciła, chyba że powiedziałabym producentowi, że konia tym posmaruje. I a propos twojej pielęgnacji skóry. Czy to przypadek, że akurat gdy podbiłaś sobie zasięgi dramą, którą odgrzebałaś sprzed 2 miesięcy,
Czy to przypadek, że założyłaś sobie drugi kanał? Czy to przypadek, że założyłaś drugiego Instagrama? Czy to przypadek, że na story zareklamowałaś konkurs? Czy to wszystko był przypadek? To wszystko się zadziało tak niechcący i akurat po 2 miesiącach zrobiło ci się tak smutno. Przypomniało ci się po 2 miesiącach, że w sumie to cię bardzo zdemotywowało i że w sumie to możesz się na ten temat wypowiedzieć, bo jesteś osobą publiczną. Czy to naprawdę przypadek, że akurat kiedy spadły ci zasięgi 5-krotnie, to akurat wtedy zaczęłaś myśleć o tym, co zrobić? I chwyciłaś się kogoś, kto faktycznie ostatnio wzbija się w popularność. Chwyciłaś się kogoś, kto ma 10 razy więcej wyświetleń niż ty. Bo gazela może się pochwalić 30 tysiącami na spokojnie pod paroma filmami z komentarzy, a twoje vlogi na spokojnie spadają już do 1000. I myślę, że to zauważyłaś, ponieważ filmy zawodów miał nagły boom, gdy każdy chciał zobaczyć, co tam mówisz po wspomnieniu ciebie przez gazelę. Jakby wam płacili za krytykowanie, to też byście to, uwierzcie mi, w ten sposób robili. I gazela nie robi nic, żeby nakręcić dramę, robi to naprawdę na spokojnie, przedstawia, tak jak mówiłam wcześniej, cały ten formułkę, jak to wygląda. A dramę nakręcasz tak naprawdę bardziej ty, robiąc tak kontrowersyjną miniaturkę, wypominając jej to po dłuższym czasie, akurat gdy spadają zasięgi, ale cała treść, która jest zawarta w filmie, jest bardzo spokojna i nie generuje żadnych kłótni. Jeśli mówimy o tym, że gazela chce zarobić i że robi to wszystko dla pieniędzy, to jak myślisz, ile reklam wyświetliło mi się podczas oglądania twojego filmu? I naturalnie rozumiem, że youtuberzy chcą zarobić na tym, co robią. I ja to rozumiem. Ale czepianie się drugiego youtubera, że on chce zarobić, kiedy robisz totalny trik marketingowy i totalnie widać, że lecisz na zasięgi i hajs, jest smutne. A jeśli chodzi o kwestię tego, że za krytykowanie by wam płacili, to byście to robili, to wypraszam sobie, ja to robię za darmo. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zapraszam was serdecznie do subskrypcji kanału tutaj na dole, do polubienia tego filmu oczywiście. Zapraszam was do oglądania dalszych filmów, ponieważ ja nie zwalniam z tempa i też będę wracała z końmi do treningu, więc będzie naprawdę dużo ciekawych materiałów i serdecznie was właśnie zapraszam do ich obejrzenia. Wisza, ty wiesz, że ja wiem, że ty nie jesteś głupia. I dobrze wiemy, po co powstał ten film. Wiemy, że spadły ci zasięgi i że właśnie chciałaś się podbić. Ale mogłabyś chociaż trochę to dyskretniej zrobić. Ta reklama filmów na koniec była bardzo niegrzeczna, jeśli mogę to tak nazwać. Oczywiście miałaś prawo w swoim filmie zreklamować swoje inne filmy, ale jeśli ochrzaniamy kogoś, że wzmacnia sobie zasięgi, to chociaż nie róbmy tego 10 sekund później. Tak naprawdę to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i nie wiem, widzimy się w kolejnych.